A nasza aktywność jest ważna nie tylko przez całą kadencję, ale i w samej kampanii wyborczej. Jeszcze raz gratuluję wszystkim wybranym i dziękuję wszystkim tym, których wprawdzie nie wybrano, ale którzy decydując się na start z list mniejszości niemieckiej, pokazali, jak ważne jest dla nich dziedzictwo regionalne i jego zachowanie. Szczególnie pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim wójtom i burmistrzom, którzy przez całe lata reprezentowali mniejszość niemiecką w samorządach. Dziękuję za waszą odwagę, rozsądek, za waszą pracę na rzecz społeczności lokalnej i niemieckiego dziedzictwa. I pozwólcie państwo, że w tym miejscu Stellvertretende alle anderen, die nicht gewählt wurden, weil nicht alle sind heute da. Chciałbym tutaj do mnie poprosić Christiana Waldego, Waldka Kampe, ale również byłego radnego sejmiku pana Michała Donice. Chciałbym wręczyć małe upominki ze strony TSK. Nowe twarze, które dzisiaj też są tutaj między innymi z nami, jak Hubert Hibron, Marek Śmiech, jest Michał Polenia, który będzie do nas dojechał, ale to pokazuje, że jest potencjał również na przyszłość. Pięciu wójtów i burmistrzów było popieranych przez mniejszość, a do tego dochodzą wójtowie i burmistrzowie, którzy wprawdzie tego poparcia nie mieli, ale z naszych struktur pochodzą, wśród nich witam tutaj dzisiaj pana Krzysztofa Cebulę z burmistrza Pruszkowa. Pięciu radnych sejmiku, 45 radnych powiatu, 26 radnych gminnych. Wynik wyborczy do sejmiku, gdzie na naszą listę oddano ponad 10 tysięcy głosów więcej niż 4 lata temu i fakt, że jesteśmy istotnym elementem koalicji rządzącej województwem, daje nadzieję na przyszłość i pokazuje, że nie możemy sami się poddawać, bo ponad 52 tysiące głosów na naszą listę to nie tylko zobowiązanie, ale i sygnał, że spora część mieszkańców tego województwa nam zaufała i na nas liczy. Marek Witek z der Neue Reformleitike, des nowy pełnomocnik do spraw wielokulturowości przy Zarządzie Województwa Opolskiego. Ale nie tylko wybory były tematem 2018 roku. Ciągle żywy w naszej głowie pozostawał w tym roku proces powiększenia miasta Opola, który nie tylko złamał zasady demokracji, o czym wielokrotnie mówiliśmy, ale przede wszystkim wprowadził do samorządu, do aktywności społecznej, poczucie niepewności, nieszczerości, nieprzewidywalności dla naszych poczynań samorządowych. No bo czy dzisiaj z każdym będziemy rozmawiać otwarcie o naszych planach, zamierzeniach? Czy czasami z niektórych planów nie rezygnujemy świadomie, obawiając się ich dalekosiężnych konsekwencji? Był to też rok niepewności w zakresie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie nauczania, m.in. w zakresie nauczania języka niemieckiego. Ten temat będzie z całą pewnością miał również swoją kontynuację w 2019 roku. Pamiętajmy jednak przy tym, że nie tylko od polityki, ale przede wszystkim od naszej aktywności na co dzień, jako członków mniejszości niemieckiej, będzie zależała przyszłość kultury, języka, tradycji niemieckiej. To my bowiem lokalnie w naszych kołach DFK, w naszych samorządach decydujemy ostatecznie o tym, ile niemieckiego będzie w szkole czy przedszkolu, a ile będzie zajęć pozalekcyjnych, kursów językowych, basty kursów, ile odbędzie się zamstak z kursów, a ile powstanie milowe czy fuzbalszu. I w tym kontekście chciałbym wam serdecznie jeszcze raz podziękować za wszystko to, co działo się w 2018 roku,
Po wielu miejscach można było właśnie przy wyborach zauważyć, że ta aktywność została dostrzeżona i doceniona. W samym roku 2018 odbyło się w naszych strukturach 359 projektów na kwotę ponad 480 tysięcy w ramach projektu ożywiania domów spotkań, który jest co niewielu DBG-4. 133 projekty na kwotę prawie 340 tysięcy złotych ze wsparcia środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec. W województwie opolskim przeprowadzonych zostało 39 wiosną i 46 jesienią zastaw z kursów, projekt nadzorowany bezpośrednio przez VDG. Liczba niemieckojęzycznych szkółek piłkarskich to 13 szkółek obejmujących 34 grupy i około 500 dzieci. Odbyły się kolejne olimpiady i konkursy. 28 projektów zostało wsparte ze środków 21 samorządów na kwotę ponad 285 tysięcy złotych. To, co warto tutaj podkreślić, to nowe inicjatywy, które powstały w ramach budżetu obywatelskiego samorządu województwa. I tak w zeszłym roku, jeszcze rok wcześniej, zaczęliśmy już w powiatach kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim. Zrealizowany został projekt Opolskie bez tajemnic, z wielkim sukcesem, z wielkim zaangażowaniem naszych struktur samorządów. A teraz realizujemy podobny projekt w powiatach oleskim, tuszborskim i namysłowskim. Zrealizowano zostało 16 projektów przez naszą organizację ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warszawy na kwotę ponad 550 tysięcy złotych. Wśród projektów roku 2018 należy przede wszystkim pamiętać o tym, że samo zaangażowanie w wybory samorządowe też było swego rodzaju projektem, które nasz program obserwowało. Angażowało, ale jednocześnie powodowało też czasami pewną refleksję, szczególnie wtedy, jeżeli coś się nie powiodło, a w wielu miejscach wiemy, że tak było. Pozwalało w ten sposób spojrzeć na nowo na to, co się udało, a co wymaga poprawy. Dziękuję tym wszystkim setkom, żeby nie powiedzieć tysiącom osób zaangażowanych w ten i inne projekty i w ich powodzeniu. Musimy sobie stawiać nowe cele, bo niebezpieczeństwo, że jeżeli tych nowych celów sobie nie postawimy, jest zawsze duże, że gdzieś zabraknie tej ikry, tej chęci do kontynuowania. Bądźmy wszyscy dabaji, kiedy te wybory się będą odbywać od tego poziomu DFK, przez poziom gminny, powiatowy, aż ten wojewódzki. Nie wychodźmy z założenia, że jakoś to będzie, że przecież kogoś wybiorą. Zainteresujcie się tym, kogo wybierają, zabierzcie głos, wciągnijcie nowych ludzi do naszych zarządów, do naszej aktywności. To, jaka będzie nasza tożsamość, na ile będzie obecna kultura i język niemiecki na tej ziemi za 5, 10, 20, 30 lat, zależy między innymi od tego, jakich wyborów dokonamy dzisiaj. Jakie priorytety, jakie cele sobie postawimy w tym i kolejnych latach. Nie bójmy się przy tym mieć wizję i mieć plany, bo sukcesy szkół dwujęzycznych, zastaw z kursów, futbol szkół pokazują, że my się swojego, tego co robimy, wstydzić nie musimy. Nie musimy tego robić. Wprost przeciwnie, bądźmy z tego dumni i pielęgnujmy je również w 2019 i w kolejnych latach. Realizujmy te zadania wspólnie, jako jedna drużyna, drużyna mniejszości, jako Gemeinschaft, bo tylko wspólnie możemy osiągnąć wiele.